Cześć kochani moi drodzy, dzisiaj zapraszam Was na drugą część sprzątania szafy. Bierzemy się za drugą szafę i od razu przechodzimy do rzeczy. Dobra, także tutaj u góry jest część Adama, także tam w ogóle nie będziemy zaglądać i tutaj zaczynamy od tej półki, gdzie trzymam swetry, bluzki, różne tak naprawdę rzeczy. I od tej strony zaczynając, tu mam tą czarną koszulkę, którą pokazywałam Wam w holu z Kapala. Bardzo ją lubię, ona jest właśnie tutaj, ma takie bufki, a tutaj ściągacz. Pięknie wygląda, no dopiero co ją kupiłam, także oczywiście zostaje. To są takie jeszcze, które nie mieszczą się do tamtej części szafy. To jest przepiękna koszula. Ja nie wiem, czy ona nie była w poprzedniej części. Natomiast ja ją tu włożyłam, bo próbowałam ją ratować, obierać. Ona jest z rezerwy, ona jest taka cała w takie tłoczenia. Natomiast ona się po prostu już zmechaciła i ja jej nie mogę już obrać. Jest mocno przekulkowana, więc idzie na aut. Niestety, uwielbiam ją, ale po prostu już się wysłużyła. Dobra, dalej. Będzie trochę takich cienkich sweterków, tak jak ten sweterek z Reserved, czy z Mojito? Z Mojito. Taki kobaltowy. No uwielbiam takie cienkie sweterki do jeansów, do cygaretek. Bardzo fajnie wyglądają. Tu jakaś zwykła bluzeczka. Tu jakieś też zwykłe, cienkie sweterki typu szary. No to dobra, to nic ciekawego, ale to wszystko zostaje, bo to noszę. I tutaj dalej mam taki oversize'owy sweter z takimi tylko wiązaniami na ramionach. On jest, jak widzicie, duży. Ja go kupiłam w second handzie, natomiast uwielbiam go. Wygląda pięknie, do białych spodni, troszkę włożony, resztę puszczony i tak fajnie właśnie casualowo wygląda, także rzeczywiście zostawiam. Tu jest taki sweter z Taliwelli, też cienki, zwykły sweter, no tak średnio go lubię. Taki, widzicie, mały, prosty, kusy trochę, ale czasem lubię go założyć pod płaszcz na wiosnę, taką chłodną wiosnę, jak jeszcze nie było tak bardzo ciepło, ale też nie było tak zimno, żeby się ubierać w gruby sweter, to czasem lubiłam go pod płaszcz założyć po prostu, więc zostanie. Tu mam zwykły biały golfik z Reserved, więc on też zostaje. O, tu jest bluzka, którą uwielbiałam z Reserved, natomiast ona... Ten, widzicie, ona ma kołnierzyk biały i rękawki białe. To jest też taka sweterkowa bluzka. Niestety muszę się jej pozbyć, bo to białe mi zszerzało, no. Ja próbowałam to jeszcze wyprać jakoś lepiej, ale niestety nic się nie da z tym zrobić. Bardzo, bardzo lubię takie, widzicie, proste rzeczy, bo można je na milion sposobów wystylizować ze spódnicą, ze spodniami, no ale muszę się pozbyć. Tu mam dwa proste czarne sweterki, które oczywiście zostają. I tutaj koszula, którą kupiłam w ciuchu z Amisu, rozmiar M. Bardzo fajna jest ta koszula, natomiast jak ją kupowałam, to właśnie miałam wątpliwości, bo to jest M-ka i ona jest trochę luźna, ale moja mama powiedziała, wiesz, jak nie będziesz nosić, to ja wezmę. No i to jest ten moment, że ja ją dam mojej mamie. Miałam ją parę razy w pracy, ale nie jest moja ulubiona koszula, po prostu. A jest fajna, lista i moja mama na pewno sobie ją jeszcze ponosi. I tutaj co jest? Aha, taki biały golfik z guzikami. Fajny jest, lubię go. Nosiłam go czasem do pracy, jak było zimno. I on jest ze Strefy. Taki sklep Strefa, nie wiem czy znacie, bo to jest taka mniej popularna sieciówka, chyba hiszpańska. W Warszawie jest na przykład w Galerii Mokotów. Dobra, i swetry. A, tu jest mój nowy sweter, który tak średnio Wam się podobał w ostatnim holu, z Reserved. Ale mi się bardzo podoba, on ma takie wielkie rękawy. Jak widzicie, takie nietoperzowe, a tak to jest kremowy i bardzo prosty. Lubię takie rzeczy. Kosztował mnie 50 zł i stwierdziłam, że sobie zostawię. O, sweter, którego muszę się pozbyć, to jest sweter z ciucha i on jest boski. Zobaczcie, to jest po prostu szmaragdowa zieleń, golf, prosty. Natomiast on też jest zmechacony, ja go co roku obieram, ale po prostu już naprawdę jest podniszczony. W zeszłym roku nosiłam go tylko pod kurtkę, na przykład wiecie, do galerii handlowej, do kina. I chciałam coś pod kurtką mieć gładkiego, bo już po prostu był zbyt zmechacony, więc idzie na aut. To jest mój piękny sweter z Reserved z perłami, który kocham, więc zostaje. On jest w bardzo dobrym stanie, w zeszłym roku go kupiłam. Tu jest sweter z Taliwelli, który tak średnio lubię, bo jest krótki, ale jest też taki właśnie sweter pod kurtkę na zakupy. No nie będę go wyrzucać, zostawię sobie go. I tu jest mój piękny sweter z Mango. On jest taki tutaj tłoczony, nie wiem czy to zobaczycie, ale na rękawie ma guziki. Bardzo mięsisty, bardzo dobrej jakości.
uwielbiam go, także no to jest taki mój must have, on musi zostać. I tutaj widzę, że mam kardigany. Ja mam trochę tych kardiganów, bo bardzo lubię nosić. Tutaj wszędzie od góry do dołu są kardigany. Na pewno się żadnego nie pozbędę. Tutaj zobaczcie, tak wygląda kolorystyka. Jest raz, dwa beżowe, dwa szare i jeden pudrowo-różowy. I to są wszystkie swetry, może ten pierwszy Wam pokażę. Jak widzicie, takie do połowy uda. Ja wiem, że to już nie jest takie modne, jak było kiedyś, ale ja po prostu uwielbiam takie swetry, dobrze się w nich czuję. On jest taki akurat mechaty, lekko. Tu mam tylko jeden taki krótszy i to będzie ten. On jest z C&A i to jest taki krótszy, rozpinany sweter. No natomiast one wszystkie zostają, także tutaj nawet nie ma o czym mówić, bo je po prostu wszystkie uwielbiam. Dobra, i przechodzimy niżej, ale widzę, że trochę rzeczy się nawet pozbyłam. Później sobie jeszcze jakoś lepiej poukładam. Tutaj mam spodnie, tutaj bluzy. Mam tylko trzy bluzy, więc one wszystkie zostają. To jest moja taka najnowsza bluza, a jest akurat po praniu pomięta. Z House'a, taka bardzo jasno-różowa, taka nude, prosta. Często ją noszę, jak jest jakieś ognisko, na rower, bo ja, to nie jest mój styl, ja na co dzień nie noszę bluz, ale się przydaje. Tu jest moja bluza firmowa, którą dostałam, więc oczywiście zostaje. I tutaj mam bluzę z Nike chyba. Tak, z Nike, rozpinana. Ta bluza ma z 10 lat, więcej mi się wydaje. Ja ją w gimnazjum w ogóle dostałam od mamy. I powiem Wam tak, no nie jest to mój styl, więc ona jest rzadko noszona, ale czasem w lecie się właśnie przydaje, jak gdzieś już jedziemy, na przykład w Bieszczady, i jest nie do zdarcia, jest nie do zniszczenia, także oczywiście zostawiam wszystkie te bluzy. Aha, widzę, że z tyłu też mam rzeczy. Widzę, że mam tu buty, które postawiłam, bo już nie mam miejsca w korytarzu. To są takie buty trochę crazy z River Island, kiedy się kupiłam. Na takiej podeszwie, no nie każdy lubi. Muszę je w ogóle wyjąć, bo ja nawet nie wiedziałam, że one tu są. Widzę jakieś sukienki, które rzadko noszę. O Boże, dobra. Co tu jest? Czekajcie. Sukienki były w poprzedniej części, a to są wszystkie takie sukienki, jak na przykład ta tutaj. To jest sukienka z Sylwestra. I to nie jest, wiecie, no nie mogę powiedzieć, że ją noszę, bo to jest sukienka, którą miałam na Sylwestrze parę lat temu, ale na przykład w tym roku może bym chciała założyć, zostawię sobie ją. Nie chodzimy na imprezy za bardzo, ale jak będziemy gdzieś może się wybierać, to jedną taką rzecz sobie chcę zostawić. To jest przepiękna suknia, która też już, żebym nie zabierała miejsca, to sobie tu włożyłam. I to jest taka suknia gorsetowa z rozcięciem na dole, którą miałam na balu magistra, na jakimś weselu i na pewno jeszcze za jakiś czas na jakieś wesele ją założę, bo tych wesel ostatnio jest sporo. Tutaj też jakaś taka mała czerwona, że tak powiem, która jest na typowo... miałam ją na swoich urodzinach któryś, też na którymś Sylwestrze, więc tu są tego typu sukienki. Dlatego one tu leżą, bo one są klasyczne, więc raczej się ich nie będę pozbywać. Ale też nie są to sukienki, które często noszę. Chyba, że tak patrzę, chyba, żebym się tej pozbyła, bo ona jest taka już naprawdę nie w modzie. Wyglądała pięknie, miałam ją kiedyś na weselu. Moja mama mi ją przerobiła, ale tak, to może odejść, bo to jest takie właśnie już nie w trendach, że tak powiem, a resztę zostawiam. Dobra, i tutaj mam, widzę gacie od piżamy, które nie powinny tu być, także muszę je przełożyć, nie wiem co one tu robią. Ale jakbyście chciały kupić fajne doły od piżamy, to ja przeważnie to robię w second handzie i zobaczcie, jakie one są śliczne, takie małe ananasy, i kupiłam je naprawdę za jakieś 2-3 złote. I tutaj już mam spodnie. Ja mam dużo cygaretek. Tutaj mam na przykład takie z Zary leiste, jak widzicie, szare spodnie i one są co roku w różnych kolorach. U góry mają taki ściągacz, no i tak wyglądają. Widzicie, one są luźne i to widać, natomiast one są mega wygodne i nie są też takie bardzo baggy, tylko właśnie fajnie się układają. Tu są cygaretki, które muszę wyrzucić. One są z Reserved, są przepiękne, ale tak, po pierwsze bardzo długo je mam i one już są podniszczone, a po drugie to ja tu żelazkiem niestety, no odbiłam sobie tu żelazko. I myślałam, że to się spierze, dlatego one tu jeszcze leżą, ale niestety już próbowałam i nie daję im rady, więc muszę się pozbyć.
A tu są spodnie, kuloty, lniane z second handu. No jest to świetne, świetne spodnie. Co prawda często ich nie noszę, ale uwielbiam je, więc też je zostawiam. Można je naprawdę świetnie wystylizować. Tu mam takie spodnie z ekoskóry, zwykłe, kremowe, rurki. One były wszędzie z tego czasu na internecie. Bardzo fajne. O, tu mam spodnie, które się wszystkim dziewczynom mnie w pracy podobają. I tu są takie spodnie paperback u góry z reserved, z paskiem beżowe. Jak widzicie, tutaj takie luźne, ale są bardzo eleganckie. Jeśli potrzebujecie być biurowo ubrane, to te spodnie są spoko. I jeszcze mam takie czarne. Takie same czarne. Tylko gdzie one są? O, chyba tutaj. Dobra, tu mam takie same czarne. Tu mam czarne cygaretki, ale właśnie... Właśnie chyba będą szły do wywalenia. Bardzo lubię te spodnie, po prostu uwielbiam. Zobaczcie, one są ze Stradivariusa. Niby zwykłe cygaretki, ale u góry mają taką ozdobę, a na dole, na nogawkach, one są wycięte tutaj. Także fajnie to wygląda do szpilek, ale one po prostu już są zmachacone. Także bardzo mi ich szkoda, no ale niestety, no, zniszczyły się po prostu, więc idą na aut. Tu mam spodnie takie w paski z reserved, letnie spodnie z paskiem, no zwykłe takie, wiecie, materiałowe, spoko, mogą jeszcze zostać. Skórzane czarne rurki, klasyczne, ja je kupiłam w H&M-ie kiedyś na jakiejś dużej promocji za 50 zł, spoko. Tu mam moje nowe piękne kuloty z reserved, uwielbiam je. Ostatnio, odkąd je kupiłam, to naprawdę często je noszę. Tutaj u góry mają ściągacz i ten pasek, one są tak ładnie wykończone u góry. No i tutaj to są klasyczne kuloty. Oczywiście one ze mną zostają. Dalej spodenki, które były w poprzednim filmie, też haulu z Only. Bardzo, bardzo fajne. Takie pudrowo-różowe. Tak, mam białe, te klasyczne rurki ze Stradivariusa. Mam kremowe rurki z H&M-u. Uwielbiam jasne spodnie. Nie będę Was tym zanudzać. Zwykłe jeansy ze Stradiego w takim bardzo ładnym kolorze. To jest taki jasny, marmurkowy kolor. Bardzo ładne. A tutaj mam jeansy też zwykłe. Chyba z Bershki. I one, wydaje mi się, że już... Tak, one są już naprawdę wytarte. Widzicie, one nie były tak wytarte. I też wydaje mi się, że się już ich pozbędę. Średnio je lubiłam, bo jakoś nie wiem, dlaczego ja je kupiłam. One mają niski stan. Czasem się przydawały w zimie do swetra, żeby, wiecie, pod kurtkę, na jakąś podróż, ale już generalnie będę je wyrzucać, bo po prostu widzę, że są naprawdę przetarte. Dalej spodnie typu takie właśnie ala dresowe. I one są spoko, jak gdzieś jadę właśnie do samochodu założyć na jakąś dłuższą trasę. Czasem się przydają. Dobra, tutaj zwykłe czarne rurki. Dalej mam dwa razy cygaretki, różowe i beżowe. No wiecie, że cygaretki uwielbiam. Jeansy ciemne i cygaretki granatowe, które muszę wyrzucić, bo... one są naprawdę już stare i one po prostu są bardzo już złachane. Dobra, i wychodzi na to, że dużo spodni wyrzuciłam, muszę sobie kupić po prostu nowe cygaretki. Ja faktycznie te spodnie bardzo często noszę do pracy, więc tak, dobra. I przechodzimy tutaj do może takiej bardziej ciekawej części. Tutaj mam torebki, trochę muszę sobie tu poukładać, bo jak widzicie, dużo się dzieje, ale w tej szufladzie mam ciekawe rzeczy, bo mam różne bluzeczki, spódniczki, ale najpierw torebki. Tutaj mam jakieś różne ozdoby w ogóle do włosów. Bardzo lubię takie rzeczy, od razu możecie podbić sobie stylizację. Tu też jakieś paski. Matko, nawet nie pamiętam, co jest tutaj w tych pudełkach. Także tak, torebka, dwie torebki, które najczęściej w tym momencie noszę, to jest torebka, która zawsze Wam się bardzo podoba. Jedna jest po prostu z CCC, z Jennifery, bardzo tania, zwykła torebuszka. I Monari, którą bardzo dużo osób chwali, taka letnia, taki letni koszyczek. Więc one oczywiście zostają. Dalej z takich, które na pewno zostają, to jest ta torebka z Reserved. To jest taka duża, niby... klasyczna listonoszka, ona jest naprawdę spora, jak widzicie. Bardzo wygodna, bardzo, bardzo ją lubię.
Ta torebka, zawsze się jej próbuję pozbyć. Ona jest z Rizelf, natomiast ona jest bardzo sztywna, ja za nią tak nie przepadam, więc chyba też w końcu ona pójdzie na aut, bo po prostu jej praktycznie w ogóle nie noszę. Tu jest torebka, którą uwielbiam i to jest torebka, którą kupiłam jeszcze jak New Look był w Polsce, torebka wiaderko, jak to Adam się z niej śmieje. Ja ją mam tak długo i ona jest naprawdę w idealnym stanie. Uwielbiam tą torebkę, naprawdę. I polecam Wam, taka właśnie o ciekawym kształcie, wiem, że w Bigordi możecie kupić nie takie same, ale powiedzmy, no też właśnie takie okrągłe, jakieś takie kopytko, fajne są te torebki. I ta na przykład jest mega pojemna, niby nie jest duża, ona jest taka właśnie idealnej, średniej wielkości. Tutaj mam torebkę chyba z Big Stara, którą kiedyś uwielbiałam, bo ona jest śliczna, pojemna, nie, z Diversa ona jest. Tylko że zastanawiam się, czy ja ją dam radę wyczyścić, bo ona nie wygląda świeżo. Dawno jej też nie nosiłam, więc właśnie, spróbuję ją może odświeżyć, a jeśli się nie uda, no to się jej też po prostu pozbędę. Torebka z Mojito, którą kiedyś, którejś zimy właśnie tak bardzo lubiłam, bardzo ją chętnie nosiłam. To nie jest torebka taka, którą bym na co dzień nosiła, pomimo że kolory są stonowane, ale sobie jeszcze ją zostawię. Czasem może będę miała ochotę ją założyć. Mój jedyny plecak. Uwielbiam go, kupiłam go w H&M-ie i jest świetny. Po prostu jak gdzieś jedziemy, on się wyprostuje spokojnie. To jest taka miękka jako skóra. Tutaj jest koszyczek, który musi się na aut, bo ja go tak trzymam, a nigdy go nie noszę, więc całkowicie przeźroczysty. Tu mam jakieś w środku jakieś wypełnienie, które sama sobie włożyłam, ale to jest w ogóle bez sensu. Niestety, ale on na pewno z szafy mojej wyleci, nie wiem, gdzie mi tu zajmował miejsca. Dalej przepiękna torebka z AliExpress, która się też wszystkim podoba, natomiast niestety malutka. No ale czasem na jakąś imprezę, czasem do jakiejś stylówki ją zakładam. Nie na co dzień, bo jest trochę za mała, no ale czasem się przydaje, więc zostaje. Torebka z Primarka taka, jak widzicie, lubię beżowe torebki bardzo. Torebka z Ciucha. Też chyba będę musiała się jej pozbyć, bo jej nie noszę w końcu. Miałam ją parę razy, jak jeszcze była taka bardzo wczesna wiosna, nosiłam czarny płaszcz i ona fajnie się zgrywała, a teraz już w ogóle. Także nie wiem, może mojej mamie ją dam, zobaczymy, ale też tutaj nie zostanie. Torebka bardzo stara z Reserved, pamiętam, że ona mi się tak podobała. Mega pojemna, to jest największa torba w tym momencie w mojej szafie. I jak muszę coś dużego, właśnie laptopa na przykład, nie chcę brać torby na laptopa, to jej używam. Bardzo ładna jest, także lubię ją cały czas, jeszcze ona nie jest zniszczona, może jak najbardziej zostać. I jedna z moich ukochanych torebek to jest torebka z Quasi. Tadam! Szoperka, który po prostu pasuje do wszystkiego. Wygląda pięknie, jest pojemna, jest elegancka, ma idealny taką fakturę skóry, uwielbiam ją, więc zostaje. Dobra, także torebek też się trochę pozbyłam. Dobra, i będziemy się brać za tą szufladę, czyli myślę, że za taką ciekawszą część, może bardziej tak w tą stronę. Tu mam bardzo dużo rzeczy, ostatnio się zebrało, jak widzicie, mam tutaj tak to wszystko poskładane. No i co, mam tutaj na przykład taką bluzeczkę z By Design Store, to jest polski sklep, no niestety, tak jest to wszystko pomięte i dopiero jak chcę to założyć, to prasuję, także musicie mi wybaczyć, ale nie ma sensu tutaj prasować przed włożeniem, no bo to jak się złoży, to po prostu i tak jest pomięte. Natomiast tutaj są takie śliczne bówkowe rękawy, to jest bawełniana koszulka świetnej jakości, oni mają w różnych kolorach i do tej pory one są dostępne. Tu mam serię różnych koszulek, które na pewno zostają, bo je lubię nosić. O tą koszulkę mnie często pytacie, to mogę Wam pokazać, ona jest z Sinseya i zapłaciłam za nią, pamiętam, jakąś śmieszną cenę, 7 zł. Jak ją mam na sobie, to pytacie, czasem fajna jest właśnie na wakacje, zwykłe takie bawełniane, więc one zostają. Tu mam piękną hiszpankę z H&M-u i ona jest sprzed kilku sezonów i pamiętam, że chciałam ją wyrzucić, bo ona trochę zżółkła, ale uprałam ją i po prostu jest śnieżno-biała z powrotem, a ona ma takie piękne tłoczenia tutaj, bardzo fajna. Naprawdę H&M mam wrażenie, że się bardzo po prostu poprawił, że kiedyś ta jakość była gorsza, a teraz jest dużo lepiej.
Właśnie, tu mam pomieszane bluzki ze spódnicami. Mam tutaj przepiękną spódnicę z AliExpress, która niestety mi trochę wyblakła, ale mam zamiar ją jeszcze zostawić do końca sezonu i ona jest tutaj taka, widzicie, długa i on się po prostu obwiązuje dookoła siebie, tu są sznurki i ona ma rozcięcie dzięki temu. Jest świetna. Także zawsze jak ją mam na sobie, to zawsze ona jest chwalona. Szkoda, że ten materiał był takiej średniej jakości, no już właśnie zaczęła blaknąć. No ale na pewno jeszcze zostanie. Tu jakieś podkoszulki, to wiecie, zwykłe rzeczy to zostaną. Tej bluzki się pozbędę. Kiedyś ją lubiłam, ale raz, że ona chyba już troszkę przyżółkła, dwa, że jej w ogóle nie zakładam. Taka, wiecie, zwykła, prosta, do wielu rzeczy mi pasowała i ona jest taka cieniutka, ale to już raczej nie będzie noszone, to nie mój styl. Tu mam taką też hiszpankę z ciucha. Ona może zostać, ona jest spoko. Co prawda ona nie jest często noszona, bo jest króciutka, ale ona jest fajna, jak gdzieś pojedziecie w jakieś upalne miejsce na wakacje, to sobie ją założyć do shortów czy do spódniczki. I tutaj mam właśnie same takie rzeczy, które oprócz tego t-shirtu czerwonego, który jest chyba z Taliwelli. Spoko, dopóki się nie zmachaci, może tu być. Do zwykłych jeansów nawet fajnie wygląda z trampkami. Natomiast tutaj mam takie bluzki, które po prostu noszę na wakacjach. O, zazwyczaj to są wszystkie takie bluzki na ramionczkach, różową, błękitną, taką w kwiatki, pokażę wam tą w kwiatki, ona jest only, bardzo fajnej, takiej przyjemnej, przewiewnej bawełny, jak widzicie, fajne do shortów, więc ja je właśnie zabieram jak gdzieś jadę, bo też po mieście raczej w takich nie chodzę, także one wszystkie zostają. Okej, dobra. To jest mój t-shirt podomowy, nie wiem co on tu robi, nie powinien tu być. Jedna z najpiękniejszych spódnic ever i to jest spódnica z Warleski. Znaczy kupiłam ją na Warlesce, ale ona jest z polskiej firmy, z Ciary. Ciara Made in Poland i to jest, możecie ich na Instagramie zaobserwować, bo oni swój sklep też mają i ona jest taka, jak widzicie, z trzech warstw, jest przepiękna, jest boska, po prostu uwielbiam ją, często ją noszę ostatnio właśnie do pracy i ona świetnie pasuje nawet do zwykłego białego t-shirtu. Tutaj jest przepiękna spódnica z zeszłego roku z mango, też do przeprasowania, ale taka właśnie złamana biel i na zakładkę, uwielbiam rzeczy na zakładkę, więc oczywiście, że zostaje, bo to są takie 100% w moim stylu rzeczy. Zwykłe takie t-shirty, ja bardzo lubię, nie jest żadne z napisami, nie graficzne, tylko takie właśnie zwykłe. Ten jest bardzo zwykły, taki zielony, a to mogę wam pokazać, bo jest taki trochę ciekawszy, z bufkami. Taki bardzo lubię, nawet do białych spodni, bo to jest taki pudrowy róż. Tutaj mam dalej jakieś bluzki. Tak, to dostałam we współpracy na przykład z jakiegoś chińskiego sklepu, taki zwykły t-shirt. Rzadko noszę, ale spoko, no, przyda się, bo mam chyba raptem dwie takie koszulki. Tu mam taką też krótką bluzeczkę z Reserved, więc też ona taka właśnie fajna do shortów na przykład. I widzę jakąś taką jeszcze z Reserved bluzkę, którą do pracy noszę, bo widzicie, ona jest taka, niby ma ten ozdobny rękaw, ale ona fajnie gra właśnie z jakąś marynarką. Jak chcę pod marynarkę coś, a nie chcę na ramionczkach jakiejś bluzki. Dobra, tu jeszcze trochę tego jest. Później sobie to chyba podzielę jednak na spódnice i na t-shirty, bo po prostu nic tutaj nie widzę. Wyjmuję sobie te rzeczy. Jedyne shorty, jakie tu mam, jedyne? Chyba tak, chyba jedyne moje shorty na ten moment, oprócz tych materiałowych różowych, które wam pokazywałam, to są takie jeansowe shorty, które kupiłam w second handzie. Fajne, z wyższym stanem, bardzo rzadko noszę, ale czasem się przydadzą, więc oczywiście zostają. Spódnica, którą w second handzie kupiłam, wiecie, kiedyś szalałam po second handach, teraz już tak nie chodzę, no ale mam kilka perełek, na przykład taką spódnicę, która też jest świetnej jakości, piorę ją, nic się z nią nie dzieje. Nona jest z marki Lindex. Przypuszczam, że to jakaś sieciówka, chociaż nie znam, nigdy jej nie widziałam, nie wiem czy jest w Polsce. Tutaj co mam?
A tu też dostałam z chińskiego sklepu we współpracy. Spoko. Przyda się zwykły taki t-shirt. Dalej, o, tą bluzkę kiedyś uwielbiałam. Chodziłam w niej do pracy. Teraz ona już nie jest tak bardzo noszona przeze mnie, ale czasem się przydaje, jak potrzebuję mieć jakąś elegancką górę. No zwykła, klasyczna bluzka w paski, jak chcę mieć coś takiego, nie koszulę. To jest spoko. To jest świetna koszula. To jest koszula taka, która trochę ma bawełny. Ona jest chyba głównie bawełniana. I ona nie jest, ona jest biała białą koszulą, ale ona nie jest taka super elegancka. Tylko jest właśnie taka bawełniana i ona jest bardzo fajna właśnie, i do pracy ją nosiłam też, ale ona jest bardzo fajna do shortów jakiś w lecie, albo właśnie na strój kąpielowy ją też nosiłam. Świetna jest, także sobie ją zostawię. Tu mam znowu takie bluzki letnie. To też Sinseya, za jakieś 5 zł dosłownie kupiłam na wyprzedaży. Mam trochę takich rzeczy, także już nic takiego nie kupuję. Staram się kupować same rzeczy do pracy, ewentualnie jakieś doły albo całe sukienki. To jest też second handu taka bluzeczka kolejna, o których mówiłam, na ramionczkach. Taka przeurocza. Też z przewiewnego, fajnego materiału, więc do shortów, do spódniczki. Więc też może tutaj zostać, bo bardzo ją lubię. Tą bluzkę powinnam wywalić, bo bardzo ją lubiłam, ale już jej nie nosiłam naprawdę mega dawno. To jest Bershka, ona jeszcze miała takie modne tu wiązanie, także tej bluzki się pozbywam. Pamiętam, że już kiedyś się nad tym zastanawiałam, zostawiłam, ale teraz idzie na aut. I tu mam znowu takie proste t-shirty, jakie Wam pokazywałam wcześniej, nawet ich nie rozwijałam, no bo mam masę takich, wiecie, prążkowanych i jak widziałyście wcześniej, miałam znito zieloną, mam czerwoną, różową, bo jak mam się tak prosto ubrać, to lubię właśnie gładkie t-shirty. Spódnica, bardzo fajna spódnica, uwielbiam ją, ona jest z Pretty Little Thing, też na second handzie była kupiona. I ona jest taka tutaj z przodu i jest to spódnica ołówkowa przed kolano i ona bardzo fajnie może być wystylizowana właśnie na elegancko. Chociaż ma taki trochę imprezowy vibe, ale właśnie fajnie też do pracy ją można wystylizować. Dalej, tu mam jakieś sportowe rzeczy. Kupiłam je jak chodziłam, trochę chodziłam na jogę, trochę chodziłam na latino, potem była pandemia, to wszystko się pozamykało. To jest wszystko z AliExpress, tutaj jakieś takie staniki. To jest chyba z Reserved, bluzka taka. To też sobie zostawię, o widzicie, Reserved. Nie mam tych rzeczy tak dużo, bo ja właśnie nie lubię siłowni, ja to właśnie bardziej na jakieś tańce, jak chodziłam, to chodzę dosłownie raz w tygodniu, tak to ćwiczę w domu. Tutaj też mam taki stanik z AliExpress, to naprawdę fajnej jakości, bo przychodziło w większości. Tutaj mam z, nie z Gymsharka, tylko z Gym Glamour, świetne getry, one wydają się małe, ale wiecie, po prostu one po praniu się kurczą. I mam właśnie w kolorze błękitnym, są przepiękne. Oczywiście zostają i do nich mam taką koszulkę też z Gym Glamour. O, taką. Świetna jest. Nie pamiętam, jak się ten model nazywa, ale te koszulki polecała mi z Donselita i one faktycznie są super. Tu mam jeszcze jakieś leginsy z AliExpress. Więc spoko, jak widzicie, no mam dosłownie na wymianę dwie pary, dwie, trzy pary. O, a ten biustonosz już kupiłam chyba w Oysho. Nie, w Etam go kupiłam. Jest bardzo dobry, najlepszy z tych wszystkich, jakie mam. Na dole z taką tylko, no nie koronką, z taką ozdobą na dole. Świetnie jest, także to wszystko zostawiam, jak widzicie, nie ma tego dużo. No i dalej, kolejne koszulki, kolejne spódniczki. Dobra, powyjmuję to. Tu jakiś podkoszulek, od razu wiem, że zostaje. Okej, idąc od tyłu, mam spódniczkę taką z second handu. No, ona jest fajna właśnie na wakacje. Chyba jedyna moja taka miniuwa typowa, bo ona jest bardzo krótka, więc sobie ją zostawię. Tutaj mam spódniczkę z second handu. Miałam ją tylko raz na sobie, jak byliśmy w Grecji. I ona jest taka, że z przodu jest krótsza, z tyłu dłuższa. Dajcie znać, czy te spódniczki są fajne. Takie z przodu dół, krótsze, z tyłu dłuższa. Nie wiem. Dajcie znać. Zastanowię się nad nią, powiem szczerze. Na razie ją tutaj zostawię, ale zastanowię się, czy będę ją nosić, czy nie. Tutaj widzę, że mam jeszcze jedną taką z AliExpress, a ta jest bardzo fajna. Miałam ją już na sobie ostatnio i ona też jest niby taka z tyłu dłuższa, z przodu krótsza, w panterę, ale bardzo jest właśnie taka zgrabna.
fajnie leży na biodrach, jest taka zwiewna, fajna właśnie na upał, fajna na jakąś plażę, do zwykłej białej koszulki właśnie będzie super wyglądała i do białych trampek. Mam jeszcze spódniczkę, która ma kilka lat, natomiast jest w świetnym stanie, więc sobie ją zostawiam. Ja ją kupiłam w Zarze z ekoskóry, z takimi guzikami i z kieszeniami i to jest krótka spódnica. Jak ją, wiecie, chcę założyć, to wieczorem ją wyjmuję i ona się prostuje, także nie ma problemu. I ona ma u góry takie ładne wykończenie. Wszyscy ją właśnie chwalą, także ona zostaje. Dopóki jest w dobrym stanie, to nie widzę powodu, żeby się jej pozbywać. Dobra, dalej jeszcze ze spódnic. Kolejna spódnica, taka spódnica z Reserved. Ona jest ciemnobordowa i z taką ma siateczkę narzuconą na halkę. No i spoko jest. No ja lubię takie spódnice, fajnie wygląda do kozaków. Trochę już się przymachaciła, ale to jeszcze są takie zmachacenia, które ja szybko raz, dwa obiorę i po prostu ona będzie jeszcze na tą jesień jak najbardziej spoko. Jakieś bluzki z długim rękawem, no takie klasyczne. Tutaj mam taką, co od mamy dostałam, ona była w poprzednim sprzątaniu, ja byłam w nią ubrana, tutaj z taką koronką. Bardzo ładna, granatowa, klasyczna, spoko, jak najbardziej zostaje. Z tej części nie wiem, czy ja coś już wyrzuciłam? Chyba jest dwie rzeczy. Ale dobra, idąc dalej, o widzę, jeszcze spódnicę mam. Tutaj mam spódnicę ołówkową. Ona jest, słuchajcie, też na Ciuchu kupiona. I ona jest piękna, naprawdę ona tak fajnie wygląda, elegancko, taka prosta, zwykła, no ale ja ją bardzo lubię do pracy, taka typowo biurowa, więc ja sobie ją tutaj zostawiam ze spódnicami, od razu sobie spódnicę tu przełożę, o i super, dobra, wreszcie tu nabrało jakiegoś kształtu, nie mam więcej spódnic, nie mam, tutaj pod koszulek to zostaje, o, tu jest jedna z moich ulubionych bluzeczek z Reserved. Nie, ona ma tylko full blossom napis, jest taka prosta, natomiast ona tak pięknie wygląda do tej zielonej spódnicy z ciary, którą Wam pokazywałam. Bardzo ją lubię. Tu mam taki t-shirt, którego nie noszę. Ja go kupiłam w Hausie. Bardzo mi pasują te kolory, nie? Uważam, że jest twarzowa, tylko że to nie jest mój styl. Ale nie będę jej wyrzucać, bo ja sobie po domu ją będę nosić. Więc zostawiam. Szkoda wyrzucać, bo to wiecie, no w domu noszę takie właśnie wygodne rzeczy. Nie ma jakoś u mnie mowy, żebym jakąś sukienkę założyła czy tak dalej, jak niektórzy mówią. Tutaj mam taki super t-shirt, właśnie bardzo rzadko go noszę, no ale czasem go założę i to jest t-shirt z kolekcji z kotami. Ja te rzeczy z kolekcji z kotami sobie kupiłam właśnie z Hausa, jak były po domu, kilka rzeczy. I mam bluzę, mam jeszcze jakieś t-shirty, ale ten jest taki właśnie z tym różem. Biały, czarny i róż, więc czasem go zakładam. Świetny jest. Tu mam jakąś bluzeczkę, nie wiem, czy ja to będę nosić. Bo to jest takie, że no niestety prześwituje całe. Więc pytanie, czy ja to będę jeszcze nosić do jakiejś spódniczki? Może zostawię, może do jakiejś spódnicy... Też nie, no nie, dobra, wywalam to, bo raczej nie będę. Nie lubię strasznie, jak prześwituje bielizna. Tu mam taką bluzeczkę, też na Ciuchu zakupiona, z Big Boka. I to jest bardzo fajne, jako obcisła góra na przykład do kulotów, do spódniczek, jak jest gorąco, spoko, zostawiam, zapłaciłam za to też grosze. Tu mam hiszpankę, też lubię ją czasem założyć, też z Ciucha, kolejny zakup, tutaj jest bardzo dużo rzeczy z Ciucha. Jak widzicie, klasyczna, biała, bawełniana hiszpanka, jak najbardziej spoko, zostaje. Dobra, tu jeszcze spódnicę sobie przełożę. Dalej, widzę bluzka znowu z second handu. Kiedyś ją uwielbiałam, teraz już jej tak nie noszę ostatnio. To jest z... wiem już, co to jest. To jest bluzka dla matki karmiącej. Ona ma taki dekolt na zakładkę i jest, jak widzicie, związywana takimi sznureczkami w talii, więc możecie mieć ładną talię, wyeksponować biust, założyć białe spodnie i po prostu jesteście ubrane. Także lubię tą bluzkę. Nie noszę ją często, bo ona ma duży dekolt, ale czasem lubię się w nią gdzieś ubrać. A, to jest moja bluzka PLN Lala, czyli warszawska Lala. Jeśli szukacie dobrej jakości t-shirtu, mięsistego, bawełnianego, który będziecie prać, prać i prać, to zajrzyjcie na PLN Lala.
bo oni mają świetnej jakości te t-shirty, one są drogie. Stówę za jeden to jest co najmniej 120, ale to są naprawdę t-shirty niezniszczalne. Także ja bardzo lubię. Sprawda, tak jak mówię, no nie ubieram się tak w t-shirty, to nie mój styl za bardzo, ale ten, który mam, jest świetny. Tu mam też bluzkę taką bawełnianą, tylko ona ma takie bufki. Fajna jest czasem do pracy właśnie tak po prostu się ubrać. I to jest dla mnie dobry odcień beżu, bo on wpada w róż, nie w żółty, więc od razu ta twarz lepiej wygląda. O, tu jest świetna hiszpanka. Bardzo lubię, to jest taka granatowa, z takimi rękawkami tutaj, jak widzicie, szerszymi. Przepięknie to wygląda, bardzo, bardzo lubię tą bluzkę, też ją w second handzie kupiłam. Także kolejna. I tu jakiś podkoszulek. Także dobra, to wszystko, jeśli chodzi o moją szafę. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Ja jeszcze sobie buty pewnie przejrzę, bo ostatnio zakupiłam 4 nowe pary, ale to będzie w kolejnym holu zakupowym pewnie, jak mi się uzbiera trochę ciuchów, bo na razie ciuchów nie potrzebuję. Chyba, że coś dla Was może zamówię, zobaczymy. No i tak to wszystko wygląda. Nawet trochę się rzeczy pozbyłam, jak patrzę na tą kubkę, to trochę tego jest. Ale wiecie, chciałam sobie poukładać, odświeżyć, także bardzo się cieszę, jestem zadowolona. I to wszystko, już nie gadam. Dziękuję Wam za oglądanie, pamiętajcie o kciukach i do zobaczenia w kolejnych.